Ci wpadam w ręce kolejny gadżet ze stajni Sony, jest również gadżet Bonda. Dostałem coś takiego, jest to tablet Xperia Tablet S. Bardzo fajne urządzenie. Do tego jeszcze jest taki bardzo, bardzo fajny pokrowiec wyposażony w klawiaturę. Za chwilę to wszystko sobie pooglądamy. Najpierw może rzut oka na to, co otrzymujemy w pudełku. Otwieramy pudełko. Proszę bardzo. Taki oto tablet. Za chwilę się do niego tutaj dobierzemy. Skrócona instrukcja konfiguracji. Jak zwykle dokumentacja w kilku językach. Tutaj widzimy, że jest dostępna ładowarka, czyli mamy przewodzik. Ja Wam to wszystko jak zwykle pokażę dokładnie. Otrzymujemy taką ładowarkę Sony 5V, 1,5A, USB ładowarka. Ja oczywiście zbadam, czy będzie się ładował to urządzenie z portu komputera i z jakiejś innej ładowarki. Jest tutaj złącze Sonego. Chciałbym podziękować salonowi Sony Center w Kielcach za udostępnienie tego urządzenia, jak i wielu innych ze stajni Sony. Wracajmy teraz do prezentacji samego tabletu. Warto się przyjrzeć, bo jest to bardzo fajne. Ja tutaj zakleiłem ekran, żeby nam się to nie odbijało, bo jest po prostu istne szaleństwo. Jak widzicie, powierzchnia jest odblaskowa. Jest ten tablet no, podobny jak swój poprzednik, czyli pierwszej generacji tablet. Jest to, nie mówiłem jeszcze, to jest druga generacja tabletu od Sony, wyposażonego w system Android. Jak widzicie, on jest tak fajnie tutaj wyprofilowany. Jest tu tak zrobione, że bardzo wygodnie go możemy trzymać w ręce w orientacji pionowej. Zarówno w jednej, jak i w drugiej. Wiadomo, że akcelerometr nam tutaj odpowiednio to wszystko przełącza, tak żeby nam się to dobrze wyglądało. Przyjrzyjmy się złączom, jakie występują w tym tablecie. Na samym początku pojedziemy od lewej strony. Widzicie, złącze słuchawkowe. Zaraz za tym złączem słuchawkowym znajduje się zaślepka wyposażona w taką gumkę, tak żeby to było wszystko szczelne, fajne i przyjemne. Co ciekawe, jest on wyposażony w czytnik kart SD, nie microSD, czyli normalnych, standardowych kart SD. I mamy również miejsce na zainstalowanie karty SIM. Ten egzemplarz, który ja tutaj mam, jest to egzemplarz wersja 3G z 16 GB RAM-u. Także pod tą zaślepką instalujemy SIM kartę i kartę pamięci. Jadąc dalej, widzimy na dole po jednej, jak i po drugiej stronie głośniki stereo, które dość fajnie grają, bo już miałem okazję je przetestować. Tutaj widzimy złącze wielopinowe od Sonego, do którego otrzymujemy przewód, za pomocą którego będziemy ładować urządzenie. Ładuje się on za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki, którą już pokazywałem. Ładuje się też z innej, alternatywnej ładowarki. Niestety nie ładuje się z komputera. Co ciekawe, ten ekran, jeszcze warto o nim powiedzieć, bo jest wyposażony w system taki, żeby nie zostawiać odcisków palców i faktycznie nawet tutaj przykleiłem taką taśmą na chwilę, żeby zakryć ten ekran, żeby nie było odblasków i ta taśma nie chce się trzymać. Informację jeszcze mamy stosowną na dole, jak już przy tym jesteśmy, że urządzenie jest wyposażone w port infrared, czyli mamy możliwość zarządzania urządzeniami, które korzystają z portu podczerwieni. O tym pokażę później, bo są do tego aplikacje. Widzimy tutaj w rogach są takie malutkie nóżki, żeby wygodnie nam ten tablet sobie mógł stać. Z tyłu jest jeszcze aparat tylny. To jest 8-megapikselowy aparat i kamera, którą możemy rejestrować obrazy Full HD. Po prawej stronie tabletu widzimy, że tak troszeczkę w zagłębieniu są umiejscowione dwa przyciski sterujące, a tak naprawdę trzy. Jeden, możliwość włączenia, wyłączenia urządzenia, czyli przycisk zasilania, dioda sygnalizująca stan ładowania lub inne stany systemowe tego urządzenia oraz podwójny przycisk do regulacji głośności. I z przodu mamy kamerę 1-megapikselową. Nie wiem, czy to widać, ale również tam jest takie lekkie
lekko widoczny, oczywiście w pełnym oświetleniu, czujnik od podczerwieni. Warto powiedzieć, że tablet jest wyposażony w procesor Tegra 3, 1,3 GHz, 9,4 cala wyświetlacz, rozdzielczość 1280x800. Ten model, tak jak mówiłem, jest wersja 3G, Wi-Fi i GPS. Jest również wersja bez 3G, czyli tylko Wi-Fi i GPS. Fajny jest właśnie ten infrared, to jest taka w sumie nowość w urządzeniu. Ja do tej pory nie miałem, wiem, że teraz w Samsungu się pojawiają, ale jeszcze nie badałem. Podoba mi się to umiejscowienie przycisków z tego względu, że w innych tabletach, które już niejednokrotnie miałem możliwość testowania, te przyciski są bardziej dostępne i często naciskamy je przez przypadek, powodując wyłączenie urządzenia. Często się tak zdaje, że komuś dajemy ten tablet do obsługi, on chwytając go za obudowę automatycznie go wyłącza, co wiąże się z koniecznością ponownego włączenia, a jeżeli ktoś ma hasło, to ponownego wprowadzenia hasła. Także mnie to rozwiązanie się podoba, ogólnie designersko bardzo mi się podoba, fajnie to wszystko wygląda, szczególnie w połączeniu jeszcze z tą okładką, którą za chwilę zademonstruję. Zgodnie z tym, co producent podaje, on powinien około 12 godzin pracować na baterii i 5,5 godziny się powinien ładować. Aby zainstalować urządzenie w tej okładce, zwracamy uwagę na jedną, jak i na drugą stronę, czy te zaczepy nam tutaj weszły bez najmniejszego problemu. Potem od dołu wyjmujemy zaślepkę i tutaj do tego złącza wciskamy urządzenie. W tym momencie ona już, klawiatura jest podłączona, możemy je sobie w ten sposób ustawić. Odblokuję. Po podłączeniu klawiatury, jak widzicie, ona już funkcjonuje. Klawisz Caps Lock jest, możemy wprowadzać dość szybko ten tekst. Wiadomo, że jest to klawiatura dotykowa, bardzo czuła, bardzo fajna. Nie mamy wyczuwalnego kliku, bo jest to, tak jak mówię, klawiatura dotykowa. Ale jak widać, funkcjonuje. Klawiszem Function Enter przełączamy się pomiędzy klawiaturą ekranową, a tą klawiaturą zainstalowaną w tej osłonce na nasz tablet. Także bardzo fajne jest to rozwiązanie. Klawiatura tylko i wyłącznie nam działa w momencie, kiedy tablet jest postawiony w ten sposób. Jeżeli go oprzemy tak, ta klawiatura już jest automatycznie wyłączona i działa nam tylko klawiatura ekranowa. Zwróćcie uwagę, że tutaj u dołu jest taki przełącznik i on nam wyczuwa, czy klawiatura ma być używana, czy nie. Hardware'owo on wyczuwa, czy tablet jest położony, czy podniesiony. Jeżeli jest podniesiony, wtedy działa nam klawiatura. Jeżeli jest położony, to ta klawiatura jest odłączona od zasilania, czyli nie będzie nam dodatkowo wyczerpywała baterii. Tak wygląda tablet po wypakowaniu z pudełka. Z takim oprogramowaniem otrzymujemy go od producenta. Zaraz po pierwszym podłączeniu następuje aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji. Zobaczmy też, jaką wersję mamy tutaj Androida zainstalowaną w urządzeniu. Wersja 4.0.3 Relays 6B. Także taką wersją dysponujemy. To jest to, co otrzymujemy zaraz po wypakowaniu go z pudełka. Nic nie jest jeszcze doinstalowane, nic nie jest odinstalowane. Także w takiej konfiguracji dostajemy tablet. Bardzo fajnie wygląda ten ekran, robi bardzo dobre wrażenie. Ogólnie tablet nie jest ciężki, wydaje mi się, że jest wyjątkowo lekki jak na swój 10-calowy rozmiar. Nie wiem, jak to wygląda w porównaniu z konkurencją, ale robi wrażenie takiego bardzo zgrabnego, lekkiego. Jeszcze nie powiedziałem, ale warto powiedzieć, że on jest wykończony w metalu, czyli z tyłu mamy aluminium i połączony z tym szkłem oraz z tym wyobleniem, które jest dodatkowo, jeszcze może wspomnę, ryflowane, ma taką fakturkę, która dużo łatwiej trzyma nam się w dłoni, tak żeby ewentualnie to urządzenie nam się nie wyślizgnęło. Dobra, wróćmy do tego, bo tu jest trochę fajnych rzeczy, które osoby nie mające nigdy do czynienia z Sony pewnie zdziwią, bo troszkę to inaczej wygląda niż w Samsungu, tudzież w Nexusowych urządzeniach. Bardzo fajnie, że Sony postanowiło wykorzystać ten tutaj element ekranu, ponieważ wiemy, że już z Android 4.0 nie wykorzystuje hardware'owych przycisków, ma on te przyciski na ekranie umiejscowione. No, trochę nam to jednak tego ekranu zabiera i to miejsce zazwyczaj pozostawało niewykorzystane. Tutaj Sony nam dwie dodatkowe ikonki daje, dwie dodatkowe aplikacje do uruchomienia. Troszkę inaczej też wygląda
Sam system, sam launcher, który tutaj jest zainstalowany, jak widzicie, nie ma na dole tego elementu stałego. Za każdym razem nam się wszystko tutaj zmienia, ale mamy element sterowany, taki, który nam pozostaje nieruchomy w tej górnej lewej części ekranu. Jak widzicie, ja tutaj zmieniam poszczególne pulpity, a ta góra nam zostaje nieruchoma. Istnieje możliwość customizacji, takiego przystosowania do swoich potrzeb. Możemy na przykład wyrzucić sobie obsługę standardowej poczty, dodać Gmaila czy jakąś inną aplikację, którą często używamy, i bez potrzeby wchodzenia na ten home screen będziemy mieli do niej dostęp. Co ciekawe, fajnie jest zrealizowana multiwątkowość, multiekranowość, nie wiem jak to nazwać. Zobaczcie, jest to w ten sposób realizowane, że pojawia nam się tutaj aplikacja, którą żeśmy uruchamiali. W tym momencie możemy również sobie na przykład uruchomić internet, a ta aplikacja nam tutaj zostaje. Zobaczmy, jakie aplikacje tu są dodane. Kalkulator możemy sobie włączyć. I jest możliwość zmiany rozmiaru aplikacji oraz umieszczenia jej w tym miejscu ekranu, w którym będzie ona nam najbardziej dogodna. Także to jest bardzo fajnie. W momencie, kiedy wybierzemy inną aplikację z tego menu, następuje coś takiego, że ta poprzednia jest wyłączana. Jak widzicie, teraz mam dwa browsery otwarte. Możemy sobie otworzyć na przykład YouTube'a, browser, i korzystając z tego, że mamy dość duży ekran, używać dwóch rzeczy naraz. Jak widać, można też sobie dodać aplikacje do tego paska, tak aby one wyświetlały się również w tym takim dodatkowym okienku. Ja może coś jeszcze dodam. Może zegar analogowy? Ok. O, widzicie, pojawił nam się zegar. Mogę kliknąć i uruchomiona jest aplikacja zegara w trybie multi-window, czyli multi-ekranowym. Nie ma też najmniejszego problemu z usunięciem z tego paska tej aplikacji. Jest to bardzo fajnie zrobione. Mamy też takie ciekawe elementy, które były znane już z Note. Jak widzicie, mogę kawałek ekranu sobie wyciąć. Nie mamy rysika, ale bez problemu możemy to zrobić palcem. Jest też aplikacja do takich naszych notatek. Też możemy sobie tutaj malować różne wzorki. Tak jak już mówiłem, bez problemu możemy sobie tutaj na tym pasku umieścić te aplikacje, które nam są potrzebne. Nie mówiłem jeszcze, czy mówiłem na początku, że jest czytnik infraredu, czytnik jak i nadajnik, i oto bardzo fajna funkcjonalność. Możemy sobie za pomocą naszego tableta sterować urządzeniami, na przykład telewizorem, magnetowidem, tunerem, wszystkim czym tylko zapragniemy. Co ciekawe, aplikacja, może przejdę w pełny tryb tej aplikacji, obsługuje nie tylko wyroby Sony, ale również każdy inny magnetowid, telewizor czy jakiekolwiek inne urządzenie możemy obsługiwać za pomocą tego pilota. Możemy również sobie definiować makra, czyli możemy sobie zdefiniować makro na przykład kino domowe. W momencie, kiedy przychodzimy do domu, wciskamy makro kino domowe, automatycznie włącza się nam, przepraszam, telewizor, amplituner, czytnik Blu-ray i cała masa dodatkowych urządzeń, które sobie pod to makro podłączymy. Może pokażę Wam, jak wygląda rejestracja nowego urządzenia, bo to jest ciekawe. Takiej aplikacji jeszcze nie pokazywałem w żadnej z prezentacji. Jest dwie wersje rejestracji. Jest prosta rejestracja i bardziej skomplikowana, czyli może nasze urządzenie, nasz tablet uczyć się z dołączonego pilota, jeżeli danego urządzenia nie ma w bazie, która jest dość obszerna. Ja wejdę w tą opcję Easy, żebyście zobaczyli, że to nie jest tylko faktycznie pod Sony. Mamy domyślnie ustawiony telewizor Sony, ale jak widzicie, cała masa różnego rodzaju producentów również jest w tej bazie umiejscowiona. Ja testowałem, bo akurat miałem do dyspozycji Samsunga telewizor. Bez problemu działa, wszystkie funkcjonalności bez problemu steruje, także bardzo fajna sprawa. Za pilota Logitecha, który by miał takie możliwości, musielibyśmy słono zapłacić, a tutaj mamy pełny tablet, który jeszcze dodatkowo nam realizuje taką funkcję właśnie
pilota do urządzeń elektronicznych. Dobra. Zobaczmy, co otrzymujemy na początku. Jak widzicie, tu są podstawowe aplikacje. Weźmy teraz... A, tu jest jeszcze fajna sprawa, której nie widziałem w innych urządzeniach. Jest tak zwany tryb gościa. W momencie, kiedy przychodzą do nas na przykład dzieci, czy chcemy przekazać dzieciom, przychodzą jacyś znajomi, którym nie za bardzo chcemy udostępniać wszystkie nasze filmy, nasze aplikacje. Wiadomo, że jednak tablet jest takim urządzeniem bardzo prywatnym. Mamy tam wiele różnych informacji, z którymi nie chcemy się dzielić z osobami postronnymi, tym bardziej z dziećmi. Mamy naszą kolekcję filmów różnorakich. A tutaj jest taka możliwość, że możemy sobie wejść w tryb gościa, możemy sobie na przykład nazwać to dzieci, następny, i teraz możemy włączyć albo wersję aplikacji bez ograniczeń, albo aplikacje z ograniczeniami. Możemy sobie odpowiednio spersonalizować, które aplikacje mają być dostępne, które nie. Także to jest bardzo fajna sprawa. To, co tutaj jest od razu na tym ekranie początkowym. Wejdźmy teraz do aplikacji. Widzicie, mamy aplikacje i widżety, dwie zakładki. Mamy oczywiście również zakładkę ze sklepem, ale sklep wszędzie mamy taki sam, także szkoda na niego czasu. Zobaczmy, jakie aplikacje. AccuWeather, czyli aktualna pogoda. To, co jest ciekawego. Album. Mamy album zdjęcia, mapy ewentualnie online. O, widzicie, możemy te zdjęcia, które są, bo to są zdjęcia, które dostarcza nam producent, możemy sobie od razu na mapie zaznaczyć. Funkcjonalność przy robieniu zdjęć również jest taka, że jest tagowanie z GPS-u i jeżeli będziemy jeździć po całym świecie i robić naszym tabletem zdjęcia w różnych krajach, to również one będą wizualizowane na mapie, gdzie były wykonane. Dane takie zdjęcie możemy wejść, zobaczyć, co tam się dzieje. Wróćmy. Może ja wejdę jeszcze do tej galerii, do tego albumu. Ustawię zdjęcia i zobaczymy, jak to nam się będzie wszystko szybko przewijało. Jak widzicie, dodatkowo mamy Sony Alpha reklamę. No, wszystko działa bardzo płynnie, kolory są soczyste, nasycone. Bardzo dobre wrażenie robi na mnie ten wyświetlacz. Ale Sony jest już znane z tego, że z najwyższą dbałością zarówno designerską, jak i technologiczną podchodzi do tych swoich urządzeń. I to mi się zawsze podoba, że nie dostajemy jakiegoś podejrzanego urządzenia, tylko wiadomo, że jak już producent decyduje się na wypuszczenie czegoś na rynek, będzie to dopracowane i użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup, na pewno będą zadowoleni. Dobra. Mamy do dyspozycji standardową przeglądarkę internetową. Mamy również zainstalowaną, preinstalowaną przeglądarkę Chrome. Kalendarz androidowy. Obsługa aparatu, zarówno przedniego, jak i tylniego. A może ja pokażę tylko, jakie są funkcje, bo w sumie tutaj nie ma zbyt dobrych warunków, żeby coś pokazać. Rozdzielczości. Zoom od 1 do 8, cyfrowy, włączenie tagowania GPS, ekspozycję możemy sobie troszkę podbić, white balance, auto automatyczny, ewentualnie taki, który jest już spredefiniowany, dodatkowe scenerie, takie predefiniowane tryby i tu mamy dodatkowy tryb autofokusa. Z prawej strony mamy przełącznik migawki oraz wybranie trybu zdjęcia, film i chyba panorama na dole. Dobra, to mamy już omówione. Tak jak mówiłem, jest predefiniowany Google Chrome. Są już aplikacje do Google Plus, czyli czat, dysk google'owy, standardowy klient poczty, e-mail, z której możemy korzystać czy przez IMAP, czy przez POP, jeżeli nie korzystamy z poczty google'owej. Evernote, file transfer. Jest taka prosta aplikacja, która nam pozwala na łatwy sposób przenoszenia plików pomiędzy zainstalowaną w urządzeniu kartą a samym urządzeniem. Także to jest taki prosty menadżer plików. Filmy. Jest player do filmów. Też możemy sobie odtworzyć. Zobaczyć, jak to idzie.
Widzicie, to wszystko płynnie chodzi. Tu jest Tegra 3, 1,3 GHz, także mamy zapas mocy do tego, żeby to urządzenie nam płynnie chodziło. Głośniki robią w miarę pozytywne wrażenie, bo no, tak na ten krótki test, który mam to urządzenie, to popróbowałem odtwarzać tą muzykę, która była w zestawie. Jest jak najbardziej efekt zadawalający, a nawet więcej niż zadawalający w porównaniu z innymi urządzeniami. Ja widzę tu jakieś rzuty z Florencji, różnych innych sympatycznych włoskich miast. Dobrze. Zakończyliśmy na filmach i jak widzicie, również Sony nam preinstaluje Flash Player, czyli nie musimy się martwić, czy go znajdziemy w googlowym sklepie, czy go nie znajdziemy. Mamy go już w zestawie dodanego. Aplikacja Galeria. Gmail, standardowy klient gmailowy, Google Plus też już jest predefiniowany, elektroniczna wersja instrukcji obsługi tego urządzenia, także nie dostajemy już papierowej, bo tak jak wam pokazywałem w pudełku, żeśmy nie mieli papierowej wersji, ale mamy wersję elektroniczną. Na samym urządzeniu możemy czytać sobie, jak ono funkcjonuje. Kalkulator. Lokalne, czyli usługa googlowa, Google Maps, Media Remote, Movie Studio, czyli prosty program do edycji wideo, nawigacja, Office Suite, proszę bardzo. Jest predefiniowany Office Suite. Możemy również zakupić Office Suite Pro, on tam chyba kosztuje 15 eurasków. People, pobrane, pomoc, przewodnik, czyli mamy dość sporo tych aplikacji, które nam mają pomóc w tym, jak obsługiwać to urządzenie. Reader Sony, czyli mamy pewnie jakąś aplikację, w której będziemy mogli czytać również ze sklepu Sonego czasopisma, książki. Rejestracja produktu. Remote Control, to już jest ta aplikacja, o której mówiłem, do sterowania za pośrednictwem podczerwieni naszymi urządzeniami elektronicznymi. Scrapbook też pokazywałem. Nie pokazywałem. Taka aplikacja, w której możemy sobie tutaj edytować różne bardziej zaawansowane dokumenty. Google Play, Skype, predefiniowany, preinstalowany Skype, MMS, o wiadomo, obsługa krótkich wiadomości tekstowych, tutaj nie wkładałem karty SIM, także nie zademonstruję wam, jak to chodzi, ale na pewno chodzi dobrze. Social Life, aplikacja Sony do zarządzania swoimi aplikacjami, zarządzania swoimi kontami w Facebooku, Twitterze. Sony Select, czyli tu pewno są jakieś takie nasze rekomendacje, co mogłoby nam się tutaj na to urządzenie wyjątkowo spodobać. O, tak, widzimy, że mamy różne zakładki. Chodzi to nam w przeglądarce, także jest to odwołanie do strony internetowej. Nie jest to aplikacja jakaś preinstalowana. Dobra. Google Talk, tester Wi-Fi. Też dla osób, które mają problemy z podłączeniem się do sieci Wi-Fi. Jak widać, robi on tu nam taką wstępną selekcję, sprawdza, czy wszystko funkcjonuje. Test zakończony, wszystko nam się na zielono świeci, także mamy dostępny taki prosty test Wi-Fi. Tłumacz od Google'a, ustawienia, zaraz może przejdę do ustawień, pokażę, co tam jeszcze jest. Walkman, czyli aplikacja do zarządzania muzyką od Sony. Preinstalowane utwory muzyczne, także możemy sprawdzić. Jak widzicie, głośniki dość sobie dobrze dają radę. Skrót do widgetów Evernote, wyszukiwarka Google, Xperia Link, czyli podłączenie się do telefonu, który staje się access pointem i udostępnia połączenie internetowe, YouTube, zegar i Zino Reader, czyli aplikacja do pobierania prasy i wydawnictw online'owych. Tak, jeszcze szybki rzut oka na dostępne widżety. I już jesteśmy w aplikacjach. Tak jak mówiłem, może jeszcze rzućmy okiem na ustawienia. Jakie tu są? O, zobaczmy, co się nam w zasobniku systemowym kryje. Możemy sobie
Aha, obracanie ekranu możemy wyłączyć. Mamy tutaj regulację podświetlania, powiadomienia możemy włączyć i wyłączyć. No i oczywiście wejście w same ustawienia. I od samej góry widzimy Wi-Fi, Bluetooth, bo nie powiedziałem o tym, ale wydawało mi się to oczywiste, że urządzenie jest wyposażone w moduł Bluetooth. Dźwięki, wyświetlacz. Zobaczymy, czy jakieś tapety mamy dostępne, a możemy to wykorzystać, to co mamy w albumie. Animowane tapety również mamy w zestawie. Oraz całą gamę jeszcze dodatkowych tapet w katalogu tapety. O, mamy dmuchawiec, jakby ktoś był przyzwyczajony do dmuchawca. To jest trochę inny dmuchawiec, widzę. Nie taki samsungowy, ale jest dmuchawiec, proszę bardzo. Pamięć. Zobaczmy, co tutaj się nam, jak wygląda pamięć po zainstalowaniu takim fabrycznym. Mamy aplikację 298 MB, dźwięk muzyka 12 MB, różne 225 MB, wolne 9,29, czyli po uruchomieniu urządzenia mamy jeszcze 9,29 GB dostępnego na nasze aplikacje. Bateria. W tej chwili widzimy, że no, urządzenie jest cały czas włączone, także najwięcej pobiera nam ekran. Aplikacje, tak, no, tak jak mówiłem, 9,3 giga wolnego, z dostępnego 1 giga pamięci, teraz mamy trochę pouruchamianych, jak widzimy, widzimy tu cały giga, nie tak jak w przypadku Samsunga, nie cały RAM, jaki mam dostępny, tutaj widzimy całość i no i wygląda tak, jak wygląda, jak widzicie. Konta i synchronizacja, wiadomo, usługi lokalizacji włączone, zabezpieczenia. Widzicie, jak się to wszystko, no fajnie, fajnie to płynnie chodzi. Język, klawiatura, głos. Stacja dokująca. Dość sporo akcesoriów jest dostępnych do tego tabletu od Sonego. Także tych, którzy są zainteresowani zakupem, zachęcam do wejścia na stronę i zapoznaniem się, bo jest to tablet, do którego jest dość spora ilość akcesorii. Czy coś jeszcze tutaj na tych desktopach jest czegoś, czego nie omawiałem? Rzucę okiem. Co najwyżej mogą być to jakieś pewnie skróty. HD Games. Tak, uruchamia nam to przeglądarkę i przechodzimy do sklepu, gdzie możemy sobie nabywać gry. Jest również skrót do eBay i rejestracja produktu. Warto taki produkt zarejestrować. Teraz Sony wprowadziło takie coś, że po rejestracji takiego produktu już nie musimy się specjalnie przejmować, gdzie mamy paragon, gdzie mamy fakturę, gdzie mamy gwarancję, a to już jest w bazie zarejestrowane. Jakby się jakieś przytrafiły, nie daj Bóg, problemy, to bez najmniejszych problemów możemy skorzystać z gwarancji. Podsumowując, bardzo mi się urządzenie podoba, jak zwykle coś nowego, coś fajnego, nie jest to to, co inni producenci robią, jest trochę inne podejście Sonego, nie jest to kopia czegoś innego, wykonanie jest naprawdę perfekcyjne, bardzo elegancko to wygląda, dobre materiały, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, naprawdę urządzenie chodzi pierwszorzędnie i chodzi i wygląda bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie, także wszystkim, którzy szukają 10-calowego tabletu, mogę z czystym sumieniem polecić i powiedzieć, żeby podeszli do najbliższego Sony Center u siebie w mieście, jeżeli jesteście z Kielc, to do Kielc, bo naprawdę są tam sympatyczni ludzie, którzy wam są w stanie powiedzieć o sprzęcie coś więcej niż tylko cenę i zapoznanie się z popatrzeniem, dotknięciem. Teraz producenci zazwyczaj udostępniają te urządzenia, nie kupujemy kota w worku, możemy iść do sklepu, popatrzeć, poklikać, popykać. Szkoda, że nie jest tak jak w Stanach, że możemy kupić, popatrzeć w domu i oddać, bo nie ze wszystkim tak się niestety u nas uda. Czego bardzo żałuję, bo jakby była taka możliwość, to pewno i testów byłoby więcej na naszym kanale.